12 grudnia 1943 rok. Porucznik Józef Dambek, pseudonim Adam Kill, pisze odezwę. Gryf Pomorski jest organizacją wojskową. Stoi wyłącznie do dyspozycji Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Głównym naszym zadaniem jest oswobodzenie ojczyzny i kościoła katolickiego. Kaszubi ze wzgardą i wstrętem odwracają się od najemników hitlerowskich. Sikorzyno, 4 marca, 44 rok. Gestapo, zasadzka. Porucznik Józef Dambek ukrywał się ponad 4 lata. Stworzył potężną organizację podziemną. Prowadził działalność wywiadowczą. Podtrzymywał na duchu mieszkańców Pomorza. Nie poddał się aż do końca. I zwyciężymy, gdy zwycięstwo dasz nam, Panie. Przyjmiemy klęskę, jeśli taka Twoja wola. I tylko daj w godzinie próby nam wytrwanie. Gdy upadniemy, zawsze pozwól powstać z kolan. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Gryf przysięga obiecała nam do śmierci. Taka była przysięga. I teraz rozgłos był, że komendant został zabity. Wtedy wszyscy, co teraz? Ale znaleźli się ludzie takie, powiedzmy, co byli na wojnie światowej. I się nie bali. Tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski miała dwóch wrogów. Tym pierwszym wrogiem oczywiście była niemiecka Geheimestaatspolizei, która z wielką zaciekłością i z wielką konsekwencją śledziła animatorów, żołnierzy Gryfa. No i miała swoje sukcesy, bo przecież agent Gestapo Hans Kastner Well, Jan Kaszubowski zabił w końcu pana porucznika Dambka w marcu 1944 roku. Nowym dowódcą został porucznik Augustyn Westphal, do tej pory zastępca i bliski współpracownik porucznika Józefa Dambka. Zatem Gryf nie przestał funkcjonować, ale mimo kończącej się wojny nadchodziły ciężkie czasy. Już na wschodzie niebo czerwienieje, życiem zawładnęła ciemna moc. Choć niektórzy mówią mi, że dnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Ledwie Sowieci weszli na ten teren, pojawiło się NKWD, dla którego Gryf Pomorski był takim samym wrogiem jak dla Gestapo. To jest zdumiewające. Oczywiście my doskonale wiemy, że Sowieci w ogóle tępili polskie podziemie zbrojne, tępili polskie państwo podziemne. Ale tutaj na Kaszubach, na Pomorzu mamy do czynienia z wyjątkową zawziętością, zaciekłością. Ci, którzy tam się jakoś działali, czy w tym Gryfie, których oni nakryli, którzy byli, to po wojnie ich prześladowali, tak jak tego prześladowali, tego Westphala, co wiem. I ojca to też jeszcze brat, bo ja już wyszłam wtedy z domu, jak się wojna skończyła, bo do pracy poszłam. To jego aresztowali, tam już raczej utrudniali mu życie. Wielu oficerów, żołnierzy Gryfa Pomorskiego cierpiało tortury, prześladowania wiele lat po wojnie. Wielu z nich próbowało się ukryć, próbowali wyjechać na drugi koniec Polski, a nawet za granicę.
no, nie było ucieczki przed tajną policją sowiecką, a także jej pomocnikami z Urzędu Bezpieczeństwa. Porucznik Westphal zmarł 27 września 1946 roku po ubeckich torturach. Ubecy zamordowali wielu gryfowców. Innych aresztowali, więzili bez wyroku, wywozili na Sybir. Winą była walka o Polskę, o niepodległość. Wszystko postawiłem na twą kartę. Z tobą, Polsko, swój związałem los. Chociaż życie jest tak wiele warte, dziś bez żalu rzucam je na stos. W tym okresie życie było dla nich szczególnie brutalne. Koniec wojny miał przecież oznaczać radość i wolność. Już psy gończe są na naszym tropie. Z każdym dniem gęstnieje wokół czas. Żadna burza już nie przejdzie bokiem. Coraz mniej bezpieczny bywa las. Można sobie postawić pytanie, dlaczego, skąd ta zawziętość, ta zaciekłość? Myślę, że były co najmniej dwa powody. Po pierwsze, Pomorze było terenem, na którym ogromne wpływy miał ruch narodowy przed wojną. Wszystkie wybory, czy to parlamentarne, czy samorządowe, wygrywała Narodowa Demokracja. Bohaterem, autorytetem politycznym dla Pomorzan był Roman Dmowski. Otóż fakt, że Gryf Pomorski walczył nie tylko o wyzwolenie Polski, ale że deklarował w samej rocie przysięgi, że walczy także o wyzwolenie Kościoła katolickiego, sprawił, że była taka zaciekła wrogość zarówno ze strony Gestapo, jak i potem NKWD. Szare mury, martwe oczy okien i w piwnicy pojedynczy strzał. Śmierć w sądowym czai się wyroku. Wieje hańbą od sądowych sal. Zdradzą cię, ojczyzną, jak dziewczynę. Dzieci twe utopią w rzekach krwi. Nie giń, Polsko, ja za ciebie zginę. Przecież kiedyś musi nadejść świt.